pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego. Wpisał je w 1985 roku do kalendarza liturgicznego najpierw kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej. 10 lat później na prośbę Episkopatu Polski ojciec święty Jan Paweł II wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. Blask chwały ujrzała, żywego już Pana, widziała próg pusty i świadków anielskich, i odzież ich chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. W Koszalinie na Rynku Staromiejskim o godzinie 15 mieszkańcy modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia. Jezus poprosił Faustynę, żeby obraz był publicznie wystawiony do publicznej czci. Dlatego taka pierwsza myśl właśnie jest związana z tymi słowami, a też wiele innych rzeczy, jak choćby zjednoczyć chrześcijan w tym czasie. Wiem, że teraz są koronki po kościołach oczywiście, ale takie wyjście pomaga nam pewno wszystkim, ale też oddanie tego miasta, nas samych, dużo różnych wątków jest na pewno. Bracia i siostry, gorąco was witam w ten Dzień Bożego Miłosierdzia, w tę wielką uroczystość Bożego Nieskończonego Miłosierdzia, w tej godzinie śmierci Pana Jezusa. Zachęcam was do tej modlitwy zupełnie szczególnej, wiedząc, że Pan dzisiaj nie odmawia niczego, że te zdroje łaski, jak mówi Jezus do świętej Faustyny, są otwarte dla nas wszystkich. Zechciejmy sercem otwartym, gorliwym wypraszać to Boże miłosierdzie dla nas, tutaj obecnych i dla tego naszego miasta i całej diecezji. Ludzie cierpią bardzo mocno, oczekują pocieszenia. Trudzą się, mają myśli złe, są zdradzani w miłościach. Chcemy prosić, żeby Bóg pocieszył ludzi po prostu. To jest chyba taka pierwsza myśl. Kiedy 22 lutego 1931 roku święta siostra Faustyna Kowalska była w swojej celi i modliła się, Pan Jezus przyszedł do niej i powiedział: wymaluj obraz na podobieństwo i wizerunek, które widzisz. Tak jak widzimy teraz na tym obrazie, tak właśnie, w taki sposób przyszedł Jezus miłosierny do świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I oczywiście najpierw siostra Faustyna nie do końca też dowierzała, czy aby na pewno to Jezus, czy nie jest w złudzeniu. I prosiła także Kościół Święty o to, aby sam rozeznał, sama też prosiła o znak zewnętrzny, czy na pewno Ty, Jezu, to Ty jesteś i Ty rzeczywiście chcesz, aby ten obraz został wymalowany. Jedna z wychowanek, która była bardzo pogubiona moralnie, widząc, jak święta siostra Faustyna się modliła i też słysząc jakby wezwanie Boże do spowiedzi świętej, poprosiła o spowiedź świętą. O dziwo, właśnie wtedy święta siostra Faustyna prosiła Jezusa Miłosiernego, że jeżeli jest to prawda, że chce, aby ten obraz został wymalowany, to niech ta wychowanka poprosi o spowiedź świętą. Tak też się stało. Święta siostra Faustyna dostała znak zewnętrzny. Rzeczywiście Jezus Miłosierny pragnie, aby ten obraz został wymalowany. Również błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko miał tu bardzo duże znaczenie, dlatego że on także rozeznawał, czy aby na pewno to Jezus przyszedł do świętej siostry Faustyny. Kiedy Kościół Święty zatwierdził, że tak, rzeczywiście Jezus pragnie, aby ten obraz został wymalowany, wówczas zaczęto go malować. Zaczął go malować malarz Kazimirowski i przy tym była święta siostra Faustyna, a także błogosławiony Michał Sopoćko, który pozował w Albie. Zaś święta siostra Faustyna tłumaczyła po kolei, jak wyglądał wizerunek Jezusa, kiedy do niej przyszedł do celi. I kiedy spojrzymy na ten obraz, bracia i siostry, to zobaczymy, że oczy Pana Jezusa nie są skierowane na nasze oczy. One są skierowane w dół. Sam Jezus świętej siostrze Faustynie tłumaczy, że jest to wzrok z krzyża.
Takimi oczyma, drodzy bracia, drogie siostry, Jezus patrzył na swoich oprawców, na tych, którzy Go krzyżowali, na tych, którzy Go, na Niego pluli, którzy Go wyzywali. A On tymi oczyma patrzył na swoich oprawców i mówił: Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I co to oznacza dla nas, drodzy bracia? Że Jezus patrzy zawsze na nas tymi właśnie oczyma, pełnymi miłości miłosiernej. On zawsze patrzy w Twoje wnętrze. On nie jest jak drugi człowiek, który ocenia drugiego człowieka powierzchownie. To my oceniamy innych przez pryzmat tego, jak się zachowują, co mówią. A Jezus zawsze patrzy w głąb Ciebie, bo zna Twoją całą historię życia. Wie, co przeżyłaś, wie, co przeżyłeś. Wie, jakie trudy, jakie cierpienia nosisz w swoim sercu. I On przez ten właśnie pryzmat patrzy na Ciebie. I kiedy upadamy, to Jezus właśnie w tym skandalu pełnym miłości miłosiernej mówi: Boże, przebacz jej, przebacz mu, bo nie wiedział, nie wiedziała, co czyni. My chcemy na pewno dzisiaj powierzać nie tylko tych najmilszych naszemu sercu, ale tych wrogów, żeby Pan dotknął ich swoją łaską i miłosierdziem. Przebaczać znaczy życzyć szczęścia. Tak, my chcemy życzyć szczęścia wszystkim. Jezus powiedział: ja jestem Królem Miłosierdzia, ale pragnę, by właśnie te słowa Jezu, ufam Tobie, były na tym obrazie. Spłynęły na mnie te promienie miłosierdzia. Ja się znalazłam w tej ciepłej jasności. Ja zbaraniałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, co to jest. Ja byłam i przestraszona, i zdumiona. Ja uklękłam i zaczęłam się modlić tak, jak potrafiłam na tamten czas. Skoro coś ode mnie chcesz, to pokaż mi drogę, która prowadzi do Ciebie. Wiem, że wtedy jeszcze tak z takimi pretensjami w tych myślach, wciąż taka zbuntowana byłam i jak już chciałam do Niego rozmawiać, to tak z taką złością. Więcej rozmawiałam z Jezusem inaczej. Inaczej zaczęłam Mu ufać, zaczęłam Go prosić, aby mnie prowadził. Żadna ludzka siła nie była mnie w stanie już z tego wyciągnąć. Mógł to zrobić tylko Bóg. I zrobił to. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Codziennie się modlę, żeby moje dzieci, moje córki nie doświadczyły życia takiego jak ja, żeby były w życiu szczęśliwe i żeby wreszcie i one zaufały Jezusowi, jak ja zrobiłam to. Tutaj jesteśmy po to, żeby roznosić ulotki i słowa Faustyny, świętej Faustyny, która miała chyba najlepszy kontakt z Jezusem. On był jej wielką miłością, nosiła go zawsze w sercu. Szczerze mówiąc, czytałam Faustynę, nie dokończyłam, nie mam na to zbyt dużo czasu. I jesteśmy tutaj w czwórkę,
parami chodzimy i rozdajemy, jak ktoś chce, lub sami namawiamy, żeby przyjęli od nas słowa Faustyny, a koledzy roznoszą ulotki. Trzeciego maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski kilkuset pielgrzymów z całej diecezji koszalińsko-kołobrzyskiej dotarło do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej. Pielgrzymka promienista organizowana jest od 7 lat. Promieniście schodzimy się na Górę Chełmską. 7 raz z różnych miast naszej diecezji przychodzimy tutaj właśnie 3. Wykorzystujemy ten 1-3 maja, żeby pielgrzymować. Niektórzy jeżdżą sobie nad morze, w Tatry, gdzieś pochodzić nad jeziora, a my zawsze w tym czasie właśnie wybieramy pielgrzymkę. Pielgrzymi szli z różnymi intencjami. Przynosimy je właśnie tutaj, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Tu jest w naszej diecezji na północy jedyne sanktuarium maryjne, więc do niego pielgrzymujemy. Tradycja tutaj świętych gór, świętej Góry Chełmskiej, Góry Polanowskiej, czy też Góry Rowoków na naszym rejonie, to zawsze były góry, gdzie się pielgrzymowało. I my kontynuujemy to właśnie pielgrzymowanie współcześnie, w innej troszeczkę formie, może już mniej gdzieś tam pokutny ten wymiar pielgrzymowania, ale przede wszystkim właśnie ten wymiar dziękczynny chcemy, aby Panu Bogu oddać swój czas i też prosić w wielu, wielu, naprawdę wielu intencjach. I śmiało mogę powiedzieć, Pan Bóg słucha. Cuda się dzieją każdego dnia. Szłam na pewno w intencji ze zdrowie dla moich 2 babć. Chciałam, żeby ułożyło się wszystko, co jest niepoukładane w mojej rodzinie i żeby moja wiara była wzmocniona. Przede wszystkim o rozeznanie drogi życiowej, co dalej robić ze swym życiem. Akurat kończę teraz studia i chciałabym właśnie tak, żeby Pan Bóg poprowadził mnie. O zdrowie, o potrzebne łaski właśnie dla rodziny, dla bliskich, w intencji moich synów, aby też ich przyszłość przebiegała jak najlepiej i żeby Maryja otaczała ich na co dzień swoją opieką. Trzeciego maja na Górze Chełmskiej pielgrzymi wzięli udział w uroczystej mszy świętej, którą odprawił biskup Krzysztof Włodarczyk. Tu w tym świętym miejscu na Górze Chełmskiej przy Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej odkrywamy cel naszej pielgrzymki, że idziemy ku niebu, przechodząc przez bramę śmierci, ale właśnie w tym okresie paschalnym jeszcze bardziej dotykamy tajemnicy przejścia ze śmierci do życia dzięki temu, który zwyciężył grzech, śmierć, szatana, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który nam dzisiaj też przez słowa Ewangelii daje Matkę, by być z nią, by z nią pielgrzymować, by do niej się uciekać, by ona była nam pomocą w tym pielgrzymowaniu, byśmy nie zeszli z celu naszego pielgrzymowania. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski, obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, ślubów Jana Kazimierza, powierzenie Królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Święto wyraża wiarę narodów, szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Siostry i bracia, kiedy 3 maja obchodzimy w naszej ojczyźnie rocznicę uchwalenia pamiętnej konstytucji, liturgicznie jest to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ta właśnie uroczystość już na dobre wprowadza nas w miesiąc maryjny. Codziennie śpiewanie lub odmawianie litanii loretańskiej, tak jak żeśmy to uczynili dzisiaj też tutaj w tym świętym miejscu przed Eucharystią, jest to doskonały sposób zadumy i medytacji o tym, kim jest i co wnosi do naszego życia w codzienności i do życia duchowego Maryja
z Nazaretu. Wezwania litanijne przypominają jedną z najważniejszych prawd. Maryja jest człowiekiem, a więc jedną z nas, wybranym przez Boga. I sama z siebie nie może nam nic dać, ale może wiele łask wypraszać. I szczególnym akcentem nabożeństwa majowego jest antyfona pod Twoją obronę. Wielkie błaganie ziemskiego ludu do Maryi, modlitwa ziemskich tułaczy, pielgrzymów, pokrzepiająca i dodająca otuchy w chwilach trwogi, a czasami rzucająca na kolana nawet obojętnych religijnie. Ale jeszcze jej obecność w naszym życiu ma wymiar taki wychowawczy, jest też wychowawczynią. Wychowuje nas do tego, by nasza dusza była piękna, by nasze wnętrze było piękne, by nasze relacje z Bogiem były piękne, ale przez to jeszcze piękniejsze były relacje z drugim człowiekiem, z tym, którego spotykamy na drodze naszego życia. Od 1050 lat od chrztu naród polski wziął Maryję do siebie. Jest ona w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii. Tyś wielką chlubą naszego narodu, śpiewaliśmy. Matka naszego Pana i Zbawiciela, Matka Kościoła, jest naszą Matką i Królową dla naszego narodu, dla każdego z nas.